Grupa PDB nie próżnuje. Dla swoich wiernych fanów przygotowała dwa występy, które miały swoją premierę w czwartek 17 czerwca. Grupa młodsza zaprezentowała się w Toje PDB Story, zaś starsza zaskoczyła wszystkich odważną kabaretową propozycją tylko dla dorosłych. No powiem nieskromnie, pełny sukces po pierwszym spektaklu pod tytułem Toje PDB Story. Była to adaptacja bajki Toy Story, muzyczna, autorska. No powiem szczerze, jestem zachwycona młodzieżą, to tak nieskromnie, że ja właśnie chwalę, ale przy tym okresie pandemii, gdzie mieliśmy ograniczone jednak próby i dużo tekstu, bo młodzież po raz pierwszy wystąpiła bez grupy dorosłej. Grupa dorosła wystąpi w kabarecie pod tytułem Cieszyńskie Epicentrum Wierności. Będzie bardzo pikantny, będzie bardzo odważny, będzie po prostu wielki show. Po prostu kto z Państwa będzie, z widzów, potrzebował terapii małżeńskiej bądź terapii dotyczącej innych złożonych związków, myślę, że będzie w dobrym miejscu w odpowiednim czasie, bo odpowiemy na dużo takich dylematów związanych z relacjami męsko-damskimi. Około 20 dorosłych, osoby, które też piastują stanowiska wysokie w naszym mieście, od wiceburmistrza zaczynając, pana Kasztury. Ta stara gwardia, dobrze już wyszkolona, świetnie zgrana, obgrana i myślę, że będzie fajnie. Dajmy na pewno z siebie wszystko. No po raz pierwszy, tak jak mówię, mamy troszeczkę inną przestrzeń, ale to jest bardzo fajne doświadczenie, bo to jest zupełnie taki inny kontakt z widownią i spisali się po prostu na medal. No właśnie, a czy wy wrócicie do teatru, czy w tym roku już nie da rady? Chociażby z tymi samymi spektaklami. Czy macie jakieś takie plany, czy nie? Mamy ogromne plany, mamy już zabukowany teatr na grudzień. Będzie to duży musical profilaktyczny dotyczący ekologii. Aha, czyli całkiem coś innego. Tak, zupełnie coś innego, taki Armagedon po prostu związany z ociepleniem klimatu, z tym, co się dzieje po prostu na świecie. PDB tego dnia zagrało jednak przede wszystkim dla Ani, która walczy z ciężką chorobą. Ale nie spektakle są dzisiaj najważniejsze, tylko po prostu gramy dla Ani, dla najmłodszej tancerki z PDB. Chcemy jej po prostu pomóc i prowadzimy zbiórkę, jak również część z biletów zostanie przekazana po prostu na leczenie naszej małej Ani. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego, x.pl, Marta Szymik-Telesz.